Spotkanie się z takim człowiekiem, a raczej usłyszeniem tego, co ma do powiedzenia, z taką osobistością, zawsze wzbudzało we mnie respekt, szacunek, trochę lęk, ale na pewno ciarki, które przechodzą całe ciało i wszystkie włosy stają dęba. Pomyślałem sobie, że w takich czasach jak te, które nas tutaj teraz dotykają, w jakich przyszło nam żyć, a przecież tak niedawno jeszcze był z nami ksiądz Kaczkowski. Pomyślałem sobie, że ksiądz Jan może nam tu coś powiedzieć. Zagłębiłem się więc w ciszy, wpatrując się w jego fotografię i całą swoją siłą woli próbowałem usłyszeć coś w głowie. Myśli, które by przyszły. Tak jak to się zresztą dzieje, kiedy jestem jako medium. I usłyszałem słowo nie lękajcie się, tak jakby to mówił Jan Paweł II, ale to powiedział Kaczkowski. Ksiądz Jan Kaczkowski, nie lękajcie się. Nigdy nie wiecie, kiedy nadejdą wasze dni. Ale nie lękajcie się. Ponieważ bądźcie gotowi, bo w każdej chwili Pan może was powołać. Wpatrując się cały czas w jego zdjęcie, starając się nie mrugając oczami, usłyszałem: bądźcie twardzi i mocni, nawet jak wam powiedzą, że jesteście do niczego. Nic w tym życiu nie jest do niczego. A i zepsute wiadro może się też do czegoś przydać. Po czym po chwili ciszy, jaka nastąpiła, usłyszałem: włóż wszystko, ale dosłownie wszystko, co możesz, i daj to innemu. Bo twoje życie jest tu po to, aby inni mogli żyć. Zastanawiałem się nad tym, co mogę jeszcze usłyszeć i chciałem zadać jakieś pytanie, ale w mojej głowie pojawiła się myśl: bądźcie weseli, w każdej sytuacji weseli. Nie pozwólcie sobie, aby wam zabrano uśmiech. Diabeł się nie śmieje. Kiedy jesteście weseli, uśmiechnięci, wtedy wygrywacie, raduje się serce, raduje się dusza. Kiedy człowiek na ratunek innym rusza. Jestem spełnionym człowiekiem. I usłyszałem, chcę powiedzieć, nieważna jest długość, ilość przeżytych dni, ale najważniejsza jest jakość. I z tej jakości będziemy rozliczeni co do setnej sekundy naszego życia. I po chwili ciszy usłyszałem: jeśli wierzysz, to całym sercem. Jeśli pomagasz, to całym sobą. Jeśli mówisz, to dotrzymuj. Po czym dodał: gdy słyszę dzisiaj tyle obietnic, pustych słów, jestem przerażony.
Dlatego pamiętajcie, uśmiechajcie się i jeszcze raz uśmiechajcie się. Nie szyderczo, ale szczerze. I powtórzył takie mocne słowa, które wypowiedział zupełnie ktoś inny. Ale on jakby sugerując się tymi słowami powiedział do mnie, jeśli do chorego przyjdzie zwykły lekarz, to bodaj by w ogóle nie przyszedł. Jeśli do chorego przyjdzie lekarz i da miłość, uczucie, swoje serce, empatię, oby zawsze taki lekarz stał przy chorym. I tu poczułem w nim uśmiech, jakby obrócenie się napięcie i powiedzenie, żyj tak, jakby za chwilę miał być koniec. A ponieważ nie wiesz, kiedy zejdzie koniec, żyj całą siłą, całą energią. A po czym spojrzał i jakbym poczułem jego wzrok i usłyszałem, jestem z wami, jak wy jesteście ze mną. A to już słowa Jezusa. I tu zakończył się ten dialog, może bardziej monolog. Nie zadałem zbyt wiele pytań, nie zdążyłem. To coś, on odszedł, zniknął. Ale być może te parę słów jest bardzo wielkimi, mocnymi słowami na ten czas.